Young. No to taka sytuacja, moi drodzy. Płynny przeskok ze strychu do piwnicy i ruszamy takie dwa device'y i wieszamy to tutaj. Mamy, który dzisiaj 16 października, czyli gdzieś do końca marca. To sobie tutaj będzie dyndać i będzie mierzyło poziom radonu. Także wieszamy ten sprzęt. Przychodzi to wszystko opakowane szczelnie i dopiero, że tak powiem, pomiar rusza w momencie otworzenia tego. Zawiesimy to sobie najprościej jak może być. Szukałem żyłki dyżurnej, ale oczywiście nie znalazłem. A iść mi się nie chciało do sprzętów wędkarskich po żyłkę, więc będzie na trytce. Może być trytka. Taka skrzyneczka. I sobie tam zbierać informacje i to później będzie do wysłania do analizy. Także się zobaczymy w tym materiale ponownie, tak jak wcześniej wspomniałem, w okolicach gdzieś początek kwietnia, jakoś tak. Jeden, trzy, jeszcze pewno za dwie. Metr otworu obi powinno być od poziomu gruntu. No to jest więcej jak metr, to jeszcze dwie. To jeszcze dwie. Trytki się odzyska, bo się nie otworzy. Myślę, że będzie ok. Taker. Po to, żeby też nie było w jakimś przebiegie. No to na pewno się i tego samego z drugiej strony. Także tymczasem tyle. Widzimy się za pół roku niecałe. I drugi. Czujnik. Ups.
się rozchodziło. No i tak nagranie tego materiału zajęło ponad rok. Jak widzicie, tutaj średnia, która powinna być, to jest 85 bekereli na metr sześcienny. U mnie jest wymierzone 110 przy tolerancji plus minus 14. Więc tak jest generalnie na granicy. Tutaj, czego nie widzicie, ale tutaj wam powiem, jest jakby granicą 100 bekereli na metr sześcienny. To jest granica, gdzie należy podjąć jakieś środki zaradcze, ale w tym pomieszczeniu będzie zrobiona membrana, na pewno jakaś wodoszczelna, więc to i będzie wylany beton, więc temat radonu powinien być zamknięty. Będzie również jakaś wentylacja, więc na spokojnie, nie ma draki. Także tyle. Nie wiem, czy w Polsce jest problem z radonem, czy nie jest. Nie mam pojęcia. Także tyle, moi drodzy.